Tymczasem Iwona postanowiła popsuć spotkanie i chce wyjawić mamie Janka, że chłopak ją okłamuje. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Pani jest mamą Janka? Tak, jestem mamą Janka, a ty może jesteś ta Melania? Nie. Ja jestem byłą dziewczyną Janka. Bo wie pani, bo ja usłyszałam, że pani przyjeżdża do Krakowa, no i ja pomyślałam, że ja muszę się z panią zobaczyć, bo pani jest ostatnią deską ratunku w tej sytuacji. A o co chodzi? No bo ja się bardzo martwię o Jasia. On wpadł w podstępne sidła tej okropnej Melanii. Wie pani, ona go skusiła na łóżko. I jeszcze zmusiła do tego, żeby... Przepraszam cię, może bardzo proszę, wejdźmy do środka. Więc tak jak mówię, skusiła go na łóżko, no i zmusiła do tego, żeby ją przygarnął, bo nie miała się gdzie podziać. Jak to przygarnął? To ona mieszka tu razem z moim synem? No, niestety. No i ja naprawdę, ja próbowałam o niego walczyć, próbowałam wszystkiego, tylko no wie pani, no w tej sytuacji, no bo ja chciałam poczekać z takimi rzeczami jak wspólne mieszkanie, czy seks, do ślubu. No, więc nie miałam z nią żadnych szans. Jak to mój syn uprawia seks z tą dziewczyną? Przed ślubem? Nie, to niemożliwe. Wie pani, bo nawet jest takie nagranie w internecie. Może ja pani pokażę. Nagranie w internecie z moim synem? Tak, tak. I wie pani, i oni leżą tam razem na go. No twoja, twoja. Słuchajcie, muszę pani powiedzieć, że wspaniale mi się mieszka tutaj z Jankiem. I kompletnie nie brakuje mi te wszystkie awantury były w domu na Lidla. To jest tak cicho i tak spokojnie. Naprawdę bardzo mi przykro, że może ja zabieram. Bardzo mi przykro, że dowiedziała się pani tego ode mnie. Wszystko w porządku? Tak, tak. Tak, moje dziecko, wszystko w porządku. O ile mogę powiedzieć, że to może, że to jest wszystko w porządku. Wiesz, nie było mnie kilka lat w Polsce. Byłam za granicą, musiałam pracować. Ale teraz widzę, że dobrze, że wróciłam i się będę mogła synem zająć. I należycie się nim zajmę. Ale tobie bardzo dziękuję. Oczywiście, tylko... Dziękuję ci bardzo, że przyszłaś mi o wszystkim powiedzieć. Dobrze, tylko proszę nie mówić Jankowi, że rozmawiałyśmy. Ja nie chcę, żeby on się na mnie gniewał. Dobrze, cieszę się, że chociaż w taki sposób mogłam pomóc. Dziękuję ci bardzo. Do widzenia. Do widzenia.